Jesteśmy na stoisku Razera, no i rzeczy tutaj fajnych jest naprawdę wiele, ale większość z nich już Razer pokazywał. Są jednak dwie nowości. Pierwsza, klawiatura z serii Razer Chroma. Po raz pierwszy Razer oferuje klawiaturę hybrydową, czyli membranowo-mechaniczną. Co to oznacza? Że zarówno jest ten świetny mechaniczny skok, no i oczywiście wszystkie zalety klawiatury membranowej. Oczywiście, jak to w przypadku klawiatury Razera, dołączone jest całe oprogramowanie do tworzenia Mac, a także do regulowania podświetlaniem, ponieważ gamerzy kochają wielokolorowe przyciski. No, przynajmniej niektórzy. Druga rzecz jest o wiele ciekawsza. Jest to kamera zintegrowana z RealSense i dołączonym do niej oprogramowaniem, którą... No, niestety mamy tutaj gości zwiedzających. Znacznie ciekawszą rzeczą jest kamera Stargazer. Wykorzystuje ona technologię Intel RealSense, ale nie tylko. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu możemy robić fantastyczne streamy z gier, nakładając siebie na stream. A co w tym dziwnego, co w tym niefajnego? Otóż kamera realizuje efekt green screenu bez green screena. To znaczy, że możemy usiąść, a kamera sama wytnie tło, które się znajduje za nami, dzięki czemu możemy samą naszą postać nałożyć bezpośrednio na stream, na przykład w rogu. No i wygląda to profesjonalnie, fajnie, no i kosztuje relatywnie niewielkie pieniądze, ponieważ sam green screen, obramowanie, oświetlenie, no kosztuje mniej więcej tyle samo, co ta kamera. No i kolejna zaleta. Używając green screena lub screenu w innych kolorach, no nie możemy używać zielonych elementów. Na przykład jeżeli mamy headset dla graczy z jakimiś zielonymi ornamentami, czy koszulkę zieloną, no to wiadomo, zostanie to wycięte. Kamera Stargazer działa na zupełnie innej zasadzie, bo właśnie wykorzystuje Intel RealSense 3D, w związku z czym możemy być ubrani w co chcemy, pokazać wszystkie kolory ubrania, headsetu, czegokolwiek, a i tak tło zostanie, no nie powiem perfekcyjnie wycięte, ale naprawdę na tyle dobrze, że możemy ten stream puszczać w YouTube, czy cokolwiek używamy, Twitcha i nie będziemy się tego wstydzić.